Poznaj. Hector P. Valenti, gwiazdor sceny i estrady. Bardzo mi miło. Josh, wyjdź z tej wanny, no już. Nie skrzywdziłby muchy. To krokodyl! Pinki 3 śpiewają, Osioł Szrek już śpiewał, Gumusz Puchatek, Kaczor Donald, Daisy, Mickey Mouse, wszystko śpiewa, każdy śpiewa. W naszej rodzinie pod prysznicem śpiewa moja żona Małgorzata. A mam najsłabszy głos z całej rodziny. Krokodyl zielony zawsze jest w stanie zrobić jeszcze większy. Idealny sposób na spędzanie czasu razem z rodziną. Pójść do kina i oglądać fajną familijną historię. To prawda, tym bardziej, że takie familijne historie właśnie wiążą familijne przygody z wyjściem rodziny do kina. To jest fantastyczne, że to jest taki film dla pokoleń. Można powiedzieć, że ten film łączy pokolenia, wszyscy się dobrze mogą przy nim bawić, i ci starsi jak ja, i ci młodsi jak oni wszyscy. On by nawet muchy nie skrzywdził. To krokodyl! A jaki ma głos? No on nic nie zrobił! Schowaj go! Daleko jeszcze? Lyle! Wielki zielony krokodyl domowy w kinach.